Nie wiem, jakie przysłowie odpowiada za sierpniową pogodę, ale zważywszy na to, jak ciepło było wczoraj i jak w tej chwili pada, jedyne, które przychodzi mi do głowy, to w sierpniu jak w garncu. Ale to chyba nie o to chodzi. Jest dobrze, jest. Jest taka grupa na Facebooku, nazywa się Uwaga, śmieciarka jedzie, ma oddziały w całej Polsce i generalnie polega na tym, że jeżeli ktoś zobaczy, że jakieś rzeczy są wyrzucane, jakieś wartościowe, jakieś historyczne, archiwalne, to ludzie się informują wzajemnie, szczególnie tacy, którzy sami to wyrzucają i wiedzą, że na przykład coś im się nie przyda. I przed chwilą jedna z użytkowniczek tej grupy wyrzucała rzeczy na śmietnik, w związku z czym również po tym poinformowała. Była gitara, były przeglądy techniczne z 1985 roku, czy archiwalne wydania i dwie rzeczy, które my sobie wzięliśmy. O, tu. Dwie rzeczy, które wam pokażemy za chwilę. Bo nie mamy totalnie żadnego problemu z tym, żeby rewitalizować, żeby odświeżyć to, co jedni wyrzucają na śmietnik. Tak, ty lubisz stare, dlatego masz męża starszego od siebie, prawda? Całe 3 miesiące. Natomiast faktycznie nie mamy z tym problemu, żeby nadać nowego, tchnąć nowe życie w takie rzeczy, które ktoś już chciałby wyrzucić, bo przecież niektóre z nich są faktycznie nowe, tak jak te, które zobaczycie za chwilę. A my mamy radość, co? Z takich znaleźlisk, bo to jest fajniejsza rzecz niż pójście do sklepu i przeciągnięcie kartą płatniczą przez terminal. Nieprawdaż najdroższa? Mua. Powiedz, jak to lubisz? Bardzo to lubię, uwielbiam. Szukać, szperać. I znajdować. No. Kochanie. Tak? Powiedz mi, gdzie mnie zabierasz na wycieczkę, na niespodziankę? Będzie tam coś dla miłośników książek. No to i my. Dla miłośników słowa związanego z ulubioną kawą Ludwika. Teraz to espresso, ale teraz kiedyś to espresso. Była americano, więc no. Ma to związek z Ameryka. Oj, oj, pies zabójca. To jedź w prawo, to ja ci pokieruję. Dobrze. W prawo. Dobrze, w prawo. Tego pewnie nie będzie słychać ze względu na wiatr tutaj dmiący. Ale są leżaczki, są bulwary wiślane, żona bawi się z psem w piaskownicy. Z tyłu zachód słońca nad warszawską starówką jeszcze. Chyba jeszcze to jest starówka. Odwrotnie niż nie będę śpiewał, ale jest fajnie w Warszawie. Jest naprawdę fajnie. Nie zawsze trzeba cisnąć, spieszyć się. Czasem można po prostu swobodnie sobie odpocząć. I tak właśnie spokojnie spędziliśmy sobie sobotę. Ania pracowała przez większość dnia i niezależnie od wszystkich zaproszeń, które na dzisiejszy dzień się pojawiły, oboje zdecydowaliśmy, że to popołudnie będziemy spędzać razem, bo ja jutro, cóż, niedziela, znowu wyjeżdżam. Poznajdowaliśmy fajne rzeczy na śmietniku. Jest nam z tym bardzo dobrze. To są właśnie nasze znaleziska, które widzieliście przed chwilą.
można im dać jeszcze jedną szansę, mimo tego, że ktoś chciał je wyrzucić. Trochę tak jak z tym durakiem małym, o którym też muszę wam kiedyś opowiedzieć, o czym już wspominałem, dlaczego tyle zawdzięczamy my i on też Legwetowi, że on w ogóle tu jest z nami i dlaczego miałoby go nie być. Fajny dzień, fajny, spokojny, a jutro cóż, Frankfurt, więc znowu będę nadawał z lotniska, a tymczasem dobranoc, wyśpijcie się, jutro fajny dzień.